Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. Już po raz 11 Państwowa Szkoła Muzyczna w Tczewie zorganizowała Festiwal Muzyki Filmowej. Na scenie Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowali się uczniowie z 10 muzycznych placówek z Pomorza. Festiwal ma charakter międzyszkolnego konkursu, jednak nie jest to impreza kuratoryjna. Temat, czyli muzyka filmowa, pozwala występy traktować bardziej jako zabawę niż rywalizację. Uczestnicy festiwalu mieli okazję popisać się nie tylko umiejętnościami muzycznymi, ale również pokazać talenty aktorskie, zaprezentować przygotowaną scenkę. Łącznie w dwóch częściach festiwalu odbyło się 26 prezentacji, zarówno solistów, jak i zespołów dwu- i trzyosobowych. Na scenie pojawiali się uczniowie 10 szkół muzycznych z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Kartuz, Wejherowa, Bytowa, Pucka oraz Tczewa i Pelplina. Co wy tak na żołniersko dzisiaj? No bo wykonywaliśmy utwór z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, Róża i Bez. Czy wy takie stare filmy jeszcze oglądacie? Tak. Wszystkie części. No. Wszystkie części? Tak. I jak ci się podoba ten stary film? Genialny, bardzo śmieszny. No fajny jest. Czyli sama melodia wam jest znana nie tylko, a film również też. Uważacie go za taki patriotyczny, za taki no, żołnierski? Taka komedia. Tak, no. Super wykonanie. Powiedzcie mi, czy słyszeliście te brawa podczas waszego występu? No. I jak? Co wy na to? Przeszkadzały czy pomagały? Pomagały, no. Dodawały takiej wiary w siebie. Jak wam się podoba formuła tego konkursu? Mi się bardzo podoba, jestem tutaj drugi raz i bardzo się podoba. Tak, super tutaj jest klimat, szczególnie z fajną osobą tutaj w duecie gram bardzo, więc super jest. Dlaczego macie te karabiny? Dlatego, bo scena przedstawia jak mamy napad na bank i jak jesteśmy takimi rabusiami. Czyli trochę wiecie o tym filmie? Tak, trochę tak. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie, Piotr Kowalkowski, z dumą opowiadał o wydarzeniu. Zjeżdżają do nas uczniowie z całego Pomorza. Jest 26 pozycji. Mówię pozycji dlatego, że biorą udział zarówno soliści, duety, jak i tria. To około 50 wykonawców, można powiedzieć. Co najmniej, co najmniej. Jest to no bardzo, bardzo wesoła impreza. A jest nie tylko to nasze święto, ale całego Tczewa, dlatego że w tym konkursie, w tym festiwalu biorą udział również uczniowie szkół tczewskich i przedszkoli jako widzowie i pełnią również rolę jurorów, ponieważ oprócz jurorów, których zaprosiliśmy na ten festiwal, jest również w tym festiwalu Nagroda Publiczności i to właśnie publiczność, tczewskie dzieci decydują o tym, kogo nagrodzić. No ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, że ta sala jest wypełniona właśnie dziećmi, które bardzo żywo reagowały na te wystąpienia. Pomysłodawczynią tego festiwalu jest nasza nauczycielka, kierownik sekcji instrumentów klawiszowych, pani Alicja Hawryluk. Pomysł w ogóle narodził się już dawno temu. To był taki międzyszkolny. Myśmy zaczęli współpracę ze szkołą muzyczną najpierw w Starogardzie. Wymiennie się tam z uczniami spotykaliśmy i potem to się tak rozszerzyło.
i powstał festiwal, także no. Muzyka filmowa posiada w sobie wiele cech, łączy muzykę poważną, muzykę klasyczną, którą na ogół uczy się w szkołach, ale również muzykę rozrywkową, która no już zaczyna wchodzić do strefy nauczania. I muzyka filmowa jest muzyką znakomitą, bardzo ambitną, ilustracyjną. Dużo nauczycieli przerabia te utwory tak, żeby pasowało na przykład na poziom dziecka, czy też przerabiają to na różne instrumenty. I to jest fantastyczna zabawa i wtedy wszyscy się bawimy razem. Dodatkowo to, że dzieci mogą się przebrać, że zagrać jakąś scenkę, no to jest kolejny element, który oprócz tego, że my to słuchamy, to jeszcze wzrokiem patrzymy, no i to wszystko odbieramy wszystkimi zmysłami. To jest jakiś taki szczególny konkurs, bo tutaj dzieci przebierają się, to jest jakoś tak na luzie, na wesoło, są inscenizacje. Czy to znaczy dla jurorów jakieś ułatwienie? No właśnie, nie jest wesoło, ponieważ musimy brać pod uwagę wiele kryteriów. No, oczywiście muzyka tu ma jakby pierwszą wartość, pierwsze znaczenie, ale równie ważna jest choreografia, równie ważne są stroje, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą no, nie jest wesoło, dlatego że poziom jest pioruńsko wyrównany i pioruńsko wysoki.